Znakomita postać polskiej nauki, wybitny przedstawiciel zawodów, zwłaszcza medycznych. To człowiek wybitny, nietuzinkowy, człowiek, który zdecydowanie wyprzedził swoją epokę. Ginekolog, położnik, propagator higieny, a zarazem tej kultury zdrowotnej. 23 lipca 1842 roku urodził się profesor Henryk Jordan, pionier wychowania fizycznego młodzieży. Profesor Henryk Jordan, lekarz, wykładowca i wychowawca, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, twórca pierwszego w Europie publicznego ogrodu zabaw i gier ruchowych dla dzieci. Wykształcenie medyczne zdobył w Krakowie i Wiedniu na studiach. Później również pracował w Krakowie jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego, prowadził zajęcia ze studentami, przede wszystkim jako ginekolog i położnik. Ale to też wielki propagator kultury fizycznej, związany z Towarzystwem Gimnastycznym SOKU. Przypomnijmy, to towarzystwo z jednej strony dbało o kulturę fizyczną narodu, a z drugiej strony mocno propagowało te treści patriotyczne. Był krzewicielem wychowania fizycznego, szczególnie na świeżym powietrzu, poprzez stosowane różne gry, co szczególnie podobało się dzieciom i młodzieży. W czasie swoich jednej z licznych podróży, w czasie pobytu w Nowym Jorku, zapoznał się z tak zwanym systemem Linga. To był system opracowany przez szwedzkiego uczonego, który postulował właśnie prowadzenie zajęć gimnastycznych dla ludzi młodych, zwłaszcza dla dziewcząt. W tym czasie właśnie w Europie stają się bardzo modne tego rodzaju dyskusje i wprowadzane są pewne programy związane z kulturą fizyczną. Chodziło o to, żeby zwłaszcza ludzie młodzi mogli uczestniczyć właśnie w szkołach, żeby do szkół wprowadzić w ogóle zajęcia z wychowania fizycznego. I to właśnie jest zasługa naszego profesora, który pod wpływem właśnie tych wzorców zaczerpniętych z Zachodu wprowadza w Krakowie, wprowadza do szkół właśnie obowiązkowe zajęcia z wychowania czy kultury fizycznej, tak to się wtedy nazywało, ale również opiekę lekarską w placówkach szkolnych. Doktor Jordan założył pierwszy w Europie ogród, no, nazwany go imieniem Jordanowskim, po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tego rodzaju rehabilitacja psychofizyczna była stosowana, a to się wiąże z tak zwaną hortiterapią, czyli leczeniem przez ogrody. Polegało to na tym, że na takim dużym terenie dawnych targów przemysłowych utworzono ogród przeznaczony dla dzieci i młodzieży mniej więcej do 15 roku życia, więc bardzo dobrze wyposażony, zarówno w place gry i zabaw, wszystkie urządzenia, które służyły rekreacji, ale również prysznice, ale również inne pewną infrastrukturę, która związana jest z uprawianiem sportu, wysiłku fizycznego, z grą i zabawą. Było tam wiele boisk, było wiele miejsc, w których młodzież mogłaby się zająć nie tylko ćwiczeniami fizycznymi, ale też mogłaby się uczyć patriotyzmu, ponieważ w tym parku postawiono również rzeźby, posągi tych, którzy byli wielkimi Polakami. Doktor Jordan był jednym z pierwszych, który uważał, że człowiek składa się nie tylko z ciała, ale również i z ducha. Dziś bardzo często patrzymy tylko na efekt wizualny parku. Chcemy przechadzać się po tym parku. Zdecydowanie rzadziej dbamy o to, żeby w parkach, które tworzymy, były boiska, nie tylko place zabaw dla najmniejszych dzieci, żeby wreszcie stały tam posągi patriotów polskich i aby młodzież nie tylko mogła rozwijać swoją siłę fizyczną, ale mogła również rozwijać swój duch. Wreszcie w ogóle zastanowić się należy nad tym, czy 150 lat po tworzeniu właśnie takich ogródków jordanowskich, czy w ogóle postawie profesora Jordana, czy dziś mamy tego typu postawę dla młodzieży, czy mamy taką ofertę? A przecież był to koniec wieku XIX, kiedy profesor Jordan prowadził właśnie takie działania.